Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcineczku mamy oczywiście biedne polskie gospodarstwo, dlatego zostawcie łapeczkę, zostawcie subika, lecimy po 40 tysięcy subów, także warto wszystko pozostawiać i wbijajcie na Instagrama i na fanpage'a, bo tam na ileś tam tysięcy obserwujących, ileś tam tysięcy lajków będą wydawane mody, te, które tutaj widzicie i jeszcze lepsze. A co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku stała się tragedia, jak widzicie, po prostu taka tragedia, że szok, no nie? Jak wiecie, miałem tam kartoflaki zasiane. Posadzone, tak żeby było dokładnie. I patrzę, wstaję rano przez okno. Tutaj oczywiście wódka stoi. Kiedyś z sąsiadem się dobrze znaliśmy. A teraz wstaję rano, patrzę. Zabronował mi. Zabronował i nie ma ziemniaków. Ja się łapię za głowę i myślę, kurwa, przecież to sąsiad złodziej. No i sobie tak spojrzałem. Patrzę, co on może tak zazdrościć, no. Rozsiewacz nowy, kupiony. No to elegancko, no może tego pozazdrościć, ciągnik jakiś stary, to biedne gospodarstwo. Ale poszedłem za stodołę, patrzę, no przecież bizon na wierzchu, jak on zobaczył tego bizona. Gdzie on ma jakieś rozwalone gówno, jakoś wistule jeszcze staro, to po prostu pewnie ból dupę ściska i po prostu mi to zniszczył. No niestety, no będziemy musieli coś zasiać na tych polach, dlatego dzisiaj już bierzemy się do roboty od samego rana. Wy zostawcie komentarz, hashtag... złodziej. A będzie zajebiste serduszko przypięte. Odcinek macie w sobotę. Ja mam jeszcze tydzień do ferii. Nie wiem, jak wy macie ferie i czy mieliście może już, czy jednak nie macie. Czy już mieliście, czy jeszcze będziecie mieli, czy już jesteście w trakcie. Napiszcie też odnośnie tego komentarzyk. A ja wam przypnę oczywiście serduszka. Dobra. Z racji tego, że jestem biedny. Nie patrzcie na stan konta, bo tego, tu jest 505 tysięcy, ale jakoś z tego nie korzystam. Musimy sobie pojechać i nawozy, bo przed odcinkiem zapomniałem usunąć oczywiście pieniędzy. Miało być do 15 tysięcy, także to wszystko jest zniwelowane właśnie do 15 tysięcy. Obora, troszeczkę zmienimy zasady serii. Obora nie jest nasza, bo pisaliście, że w komentarzach, że no fajnie, wszystko fajnie, seria fajna. Maszyny też spoko, tylko... że ta obora tak średnio pasuje, bo ta obora jest dosyć duża i tą oborę gdzieś tam kiedyś jako gospodarstwo będziemy rozwijali, dopiero zakupimy, dlatego jak na razie gramy bez zwierząt, może coś będziemy inwestowali, ale to w przyszłych odcineczkach dopiero. No i tutaj sobie polecimy do sklepu, tutaj musimy sobie zakupić jakieś nasionka, żeby oczywiście coś zasiać. Ja bym proponował pszenicę, mamy prasę, dlatego będziemy sobie wszystko ogarniali, dobra, cyk P. I napiszcie w komentarzu jeszcze, albo nie, to już będzie za dużo tych komentarzy, za dużo. Ankiety też żadnej wam nie przypnę, bo nie. Ale ogólnie sobie kupmy jeden worek z nasionami, więcej nam chyba nie będzie potrzeba, nie jest jego cena też nie wiadomo jaka duża, otwórzmy sobie i napełnijmy. Właśnie się zastanawiałem, czy te odcinki byście chcieli, no raczej byście chcieli, dwa razy w tygodniu, czy może jednak raz w tygodniu, bo jest rozwojowe co drugi dzień i nie wiem jak te odcinki będą wychodziły. Chyba te odcinki ruszyły we wtorek, jeżeli dobrze pamiętam. Dzisiaj mamy piątek, jak ja to nagrywam, także dwa razy w tygodniu na spokojnie odcineczki powinny być. Jeszcze nie wchodzimy w taką fazę, że wiecie, że co drugi dzień, bo rozwojowe jest dalej główną serią na kanale. Co by się nie działo, tą serię chcę prowadzić, bo tam mi się gra po prostu no wybornie jak na razie. Na tej serii też się będziemy świetnie bawić, ale będzie też i nowa seria, też polska. Kurczę, zastanawiam, czy na mojej mapie ja bym nie chciał zrobić serii, na tej malutkiej, co teraz będzie niedługo wydawana na 36 tysięcy subskrypcji, moi drodzy, i będzie mapa wydana. No i dobra, możemy kontynuować, tutaj sobie pykniemy, oczywiście ładnie się ustawimy, tak jak mówiłem, pszenica na jednym, na drugim może rzepak, żeby to bardziej, no nie było takiej bidy w tym naszym gospodarstwie, tylko ten rzepak jak sprzedamy faktycznie na skup, to będzie git. O Boże, jakie to są głośne dźwięki, jak się jedzie w środku. Ogólnie sprawa wygląda następująco. Nie mamy kabiny w tym ciągniku, jak widzicie. Gdzieś tą kabinę będę chciał zamontować, bo jest, czasami jest tak gówniano. Jeszcze jak deszcz nas złapie, dobrze, że te pola są blisko. To zazwyczaj wiecie, jest deszcz, to się zjeżdża na gospodarstwo. Jeśli na przykład kończy, nie wiem, jakąś pracę polową następnego dnia. Zakup pól też oczywiście będzie na tej serii. To nie jest tak, że o, hop, siup i tutaj się nic nie będzie działo. Wszystko, no, mapa wszystko posiada. Dużo osób pytało, ja chyba zaczynałem tą serię na mapie niewydanej, chociaż nie, mapa była w niedzielę, także na mapie wydanej zacząłem serię. O, tutaj trzeba będzie wyłączać siewnik podczas podnoszenia i nawracania, bo jest lipa, straszna lipa. Jak widzicie, ten siewnik tak czy siak nam sieje podczas nawracania, podczas podniesionego. Gdy mamy podniesiony ten siewnik, on tak sieje, jest lipa. Niestety, takie polskie mody wychodzą jak na razie do Farminga 19. Jeżeli wy chcecie zdobyć fajne polskie mody, no to wbijajcie do mnie na Instagrama, bo albo tam już jest coś wydane, albo dopiero będzie, bo na 4000 lajków, w sumie lajków, nie bardzo lajków, bo to bardziej o obserwujących chodzi, bo to się obserwuje, nie lajkuje.
No to będzie wydane Polska zajebista przyczepka. Ja sobie pojadę tak, żeby to zrównać, bo tutaj nam troszeczkę akurat krzywo się zrobiło, a taki równy paseczek będzie dość idealną opcją na naszym pięknym, jakże obsiewanym polu. Ola, tu sąsiady kukurydzę mają. Tam sąsiad mieszka. Ej, ciekawe, ciekawe, co to mu odbiło, że to takie o coś, przecież to będzie trzeba na policję zgłosić normalnie. No to jest jako kradzież, nie, to jak bardziej jako niszczenie mienia, prawda? No i dzisiaj live'ik, oczywiście live'y są codziennie. W 2019 roku, no mówię, dobra, może źle to zabrzmi, bo 2019 jest dopiero połowa, nie no, końcówka stycznia, już luty w sumie jak to oglądacie, gdzie końcówka stycznia. A ja mówię, że live'y codziennie w styczniu, w 2019 roku. No to coś jest niehalo, przecież nie wiem jak to będzie wyglądało jeszcze. Ale mam w planach cały luty streamować Mordo Krzychu codziennie, także 19, 19:30, jak będę miał ferię, czyli za tydzień, tak dokładnie. Ten odcinek oglądacie w sobotę, także już za tydzień mam ferię, za 7 dni, za 6 nawet, bo piątek to już wiadomo, co się nie liczy, kurwa. No i będą wtedy moje ferie, dlatego mówię, że odcinki i live'y będą codziennie. Normalnie siedzisz sobie codziennie, nie pytajcie kiedy odcinki, nie pytajcie do mnie na Facebooku, bo to jest takie denerwujące, jak pytacie kiedy odcinek. Mówię w każdym odcinku kiedy są odcinki, a wy i tak pytacie, dlatego nie odpowiadam na takie pytania i to mówię wam już z góry, bo to jest po prostu tragedia. I właśnie, wracając do tematu, odcinki codziennie o 15, no i sobie mordo wchodzisz na taki odcineczek o 15, no nie? Patrzysz, kurczę, jakaś seria, to trzeba obejrzeć, czapkę w górę zostawić, tam znajomym polecić, żeby też na kanał weszli, tam udostępnili, ja udostępnię, no nie? No i później patrzysz, 19, 19:30, tak o będą live'y. Normalnie live'y, kurczę, trzeba posiedzieć te 2 godzinki, 2,5, 3 godzinki, to im większa aktywność, tym dłuższy live. No, tak to się dzieje. No i właśnie z takiego założenia wychodzę, że jak jest, nie wiem, te 800 lajków pod live'em, a zazwyczaj tak jest, to przedłużamy tego live'a, szczególnie, że no zależy też na którą mam do szkoły, bo jeżeli mam do szkoły na, nie wiem, na 7, no to tak trochę lipa, bo jak się o 6 wstaje, a kończy się live'a, nie wiem, na przykład o 23, a później jeszcze coś poogarniać, bo to nie jest tak hop siup, że kończysz live'a od razu, o, fig do łóżka i tyle, tylko jakieś odpisywanie na wiadomości, jeszcze różne bariery, bo czasami w dzień się tego nie chce zrobić i bardziej się to właśnie ten YouTube przeciąga, nie tyle co widzicie na ekranach, tylko wygląda to czasami, że jest no nawet parę godzin się poświęca na różne sprawy, żeby to wszystko ładnie i fajnie funkcjonowało, dlatego teraz mogę was zaprosić oficjalnie na konkurs na mojego fanpage'a do wygrania Farming 19. Jest sobota, także ten konkurs potrwa jeszcze może z max 2-3 dni. Nie wiem jak będzie z wynikami konkursu, nie wiem gdzie je będę podawał, bo raczej na YouTubie nie chcę, no bo konkurs jest ściśle fanpage'owy i też jest to RODO, dlatego jak widzicie, no nawet jeżeli screeny wstawiam z jakichś rozmów, które się, powiem wam, że się zajebiście przyjęły, to co niektóre osoby piszą, to ja sobie robię screeny, jak są jakieś takie naprawdę śmieszne akcje i wstawiam je na fanpage'a, albo są ludzie jacyś chamscy i w ogóle, no to też się oczywiście zdarza. No to jest niezła beka, macie ubaw z tych ludzi i po prostu wstawiam i fajna aktywność jest z tego, także niedługo coś nowego będzie na fanpage'u, także też warto wbić z tego powodu. No i wracając właśnie do tematu, jest takie coś jak RODO teraz, nie, tam może młodsi jesteście, to nie wiecie co niektórzy, ale czyli ochrona danych osobowych, tak w skrócie. Nawet gdzieś mi ostatnio ktoś zwrócił uwagę na tym. Na czym to, kurde, na czym on zwrócił? Na live'ie właśnie, że bo wiecie, na live'ach jest taka zasada. Obserwujesz mojego Instagrama, ja biorę telefon, pokazuję ciebie, twoją nazwę Instagrama. Jest to ustalone po prostu, prawda? Wiadomo, że jeżeli jesteś spoza live'a, no to może, jeżeli cię pokażę na live'ie, to może ci się nie spodobać i w ogóle twoje dane. Ale to już mało ważne. Faktycznie może jest to z jednej strony słabe, ze względu na RODO, ale z drugiej strony, no, zazwyczaj obserwują osoby, które są na live, gdzieś tam zakładają tego Instagrama, żeby mnie obserwować i w ogóle. Dlatego każdy się z tym liczy. A Facebook to już jest takie coś bardziej innego, bo na Instagramie masz jakąś tam nazwę konta i w ogóle, a na Facebooku, no masz swoje dane osobowe dosyć dokładne, czyli imię i nazwisko, czy nawet zdjęcie profilowe i nie każdy może sobie życzyć tego, żeby być na stronie, a no nie będę się pytał każdego, czy po prostu chcesz być na stronie, czy nie. Tylko, no raczej po prostu piszę do tej osoby, jeżeli właśnie ten konkurs ona wygra. A właśnie w konkursie, bo on jest konkurs trwa na Farminga 19. Ja tak wcześniej nie myślałem o tym za bardzo.
Ale dużo osób mi pisało, o, ja mam farminga, nie mógłbyś zrobić na coś innego, dlatego doszedłem do wniosku, że bierzcie udział w tym konkursie. Jeśli nie będziecie chcieli dostać farminga, zawsze możecie dostać 120 zł. Mi to też jest na rękę, bo po prostu czy kupię wam grę na Steam, czy... No bo gra jest na Steamie, nie ma wersji pudełkowej ze względów takich, że to trzeba iść na pocztę. Kiedyś robiłem tak, że trzeba było iść na pocztę, wysyłać to. Więcej pierdzielenia, teraz sam mam grę na Steamie i moim zdaniem to jest dużo łatwiejsze, tak samo do konkursów. Dlatego po prostu łatwiej. I wracając do tematu, można wygrać też i 120 zł, czyli tak naprawdę równowartość Farminga 19. No bo tam, nie wiem, Farming 19 po ile teraz chodzi, ale mi się zdaje, że ta cena od wydania gry się nie zmieniła, także jakieś 119, 129 zł, zależy w jakim sklepie, to my już zrobiliśmy taką cenę 120 zł, można dostać głównie na PayPala. Też jeszcze nie myślałem nad tym, jak zrobić, jeżeli ktoś nie ma PayPala i nie ma konta, no bo same te PaySafe Cardy, no to jest dosyć dobra sprawa dla was, ale ja nigdy w życiu PaySafe Cardów nie kupowałem. Też nie wiem, gdzie to się kupuje, dlatego to też będzie takie utrudnienie, jeżeli ktoś by chciał PaySafe Cardem, dlatego no jeżeli nie macie konta bankowego ani PayPala, to nie wiem, najwyżej wam przeleje na konto mamy i mama wam odda, prawda? Bo raczej wasi rodzice mają na 100% konto bankowe. Także warto brać udział, wbijajcie w każdym bądź razie na fanpage, mniej więcej wam to wytłumaczyłem, jak wygrać Farminga. Dużo osób też nie ma tego farminga, także ja takie konkursy robię. Ja u innych youtuberów nie widziałem takich konkursów. Może gdzieś tam ktoś robi mało znany, ale ja jakoś tak staram się robić, żeby. No dla mnie zapłacenie, nie wiem, 10 zł za reklamę na fanpage'u. Reklamę fanpage'a. Tak to dokładnie działa na Facebooku. No bo tam, no wiecie, tam macie kwestie, nawet 120 zł, to jakieś tam zasięgi są i w ogóle, wiecie, tam Facebook na tym zarabia, ale. Dlaczego wy nie macie na tym zarobić? I ja też dosyć dużo z tego mam tak naprawdę fajnych korzyści z tego, że wy weźmiecie udział w konkursie, bo aktywność wzrasta. Gdy są konkursy, aktywność wzrasta, są nowe udostępnienia, nowe osoby, wasi znajomi po prostu wbijają na stronę, też ją często obserwują, czy tam lajkują, chociaż lajki są ważniejsze niż obserwacje. Chociaż nie wiem, czym to się różni, ale po prostu jakoś tak bardziej na lajki się patrzy, bo kiedyś tak było. Nie wiem nawet w jakim momencie te obserwacje wprowadzili na Facebooka. I jest to dosyć spoko sprawa. Mi się zdaje, że takie konkursy są jak najbardziej spoko. Będzie gdzieś live pytań, a właśnie jeszcze odpowiadając właśnie na tej serii, na dużo, dużo tutaj porozmawiamy o różnych rzeczach na tym odcinku, bo odpowiadając na wasze pytania odnośnie live'a 12-godzinnego. Jak wiecie, w poprzednią sobotę był live'ik 6-godzinny. Tą sobotę też planuję live'a 6 albo 5-godzinnego. Nie będzie to jakieś zaplanowane, wiecie, 6-5 godzin, tylko po prostu długiego live'a. Nie wiem, 18-17 start, jeszcze nie wiem, dopiero się przekonacie wszystko. No zaznaczajcie dzwoneczki, to wam przyjdzie powiadomienie, bo jeszcze sam nie wiem, jak to będzie wyglądało. No i tak, kurczę, pytacie o tego 12-godzinnego live'a. Powiem wam szczerze, że no fajnie się prowadziło tego 6-godzinnego, ale 6 godzin grania w gry. No jest męczące, może nie tyle dla człowieka, co dla oczu, bo też ten czat zapierdziela, to też trzeba mniej więcej czytać, bo ja się staram właśnie też to ogarniać i raczej 6 godzin to jest takie ciężkie, to jest już troszeczkę wyzwanie, a wy mówicie o 12 godzinach. I tak doszedłem do wniosku, że kurczę, skoro mamy już te 35 tysięcy subów, bo najprawdopodobniej jest, jak to oglądacie, są nowe grafiki, także też to jest temat, który też warto poruszyć później, no to tak. Na te 40 tysięcy subów to może jeszcze nie, ale tak na właśnie ten 12-godzinny live'ik z okazji 50 tysięcy subów z jakimiś nagrodami, na przykład tak sobie, jak już sobie tak obstawiałem, myślałem, jak to zrobić ładnie, to sobie obstawiałem, no kurczę, 12-godzinny live'ik, co 500 łapek jakaś osoba będzie na przykład wygrywała, no nie wiem, będą dwa farmingi do wygrania na takim live'ie, będzie na przykład jakaś myszka, jakaś klawiaturka. I tak obstawiam, że nie wiem, no 12 godzin to z 2500 łapek może zdobędziemy, także 5 jakichś nagród, które trafią do was. Na pewno będzie jakiś konkursik na DLC, które chyba gdzieś niebawem pod koniec może marca, czyli jeszcze miesiąc, no w sumie dwa, może wyjść do farminga, bo też pisaliście coś na czacie, że gdzieś tam na Twitterze jakieś informacje były odnośnie tego. Także na DLC miejmy nadzieję, że też wam się spodoba jakieś konkursiwo. A my już kurczę, tutaj mamy praktycznie ostatnie przejazdy. Ja pierdzielę, jeszcze dwa przejazdy i tyle. Co my tu będziemy robić jeszcze na tym odcinku? Jak to odcinek dopiero 15 minut i to chyba niecałe. I to chyba niecałe 15 minut. No nie wierzę. No tutaj o, można było, no nawozy to jeszcze chcę pyknąć, tylko że to na razie nam i tak nie urośnie.
Dlatego możemy sobie pojechać i tego nawozu jeszcze dzisiaj zakupić. A po prostu tylko nie wiem, ile tego nawozu nam będzie trzeba, bo jeden taki rozsiewacz to raczej. Nie, chyba sobie po prostu w następnym odcinku już pykniemy nawozy. Po prostu pojedziemy sobie do sklepu, kupimy te nawozy. Ja sobie w dzisiejszym odcinku tylko podjedziemy i zobaczymy, po ile są te nawozy, a w następnym odcinku weźmiemy sobie już przyczepę, weźmiemy sobie tura i te nawozy sobie załadujemy. Chociaż ja jestem, wiesz, łapa przypięta, także może sobie te nawozy załadujemy bez pomocy tura i będzie dużo łatwiej. W końcu mamy ten mod na super siłę, także to też jest dosyć fajna sprawa. I nie wiem, czy chcecie kolejny odcinek z top 5 modów przydatnych do farminga, potrzebnych do farminga, w każdym bądź razie modów, które gdzieś tam wam pomogą, gdzieś tam wam ułatwią tą grę. Także miejmy nadzieję, że chcecie coś takiego, też napiszcie o tym komentarz, bo ja komentarze czytam wszystkie, pojedziemy sobie łąką, żeby nie jechać tędy moim polem w sumie. Trzeba będzie, może i byśmy, kurde, o tak opyknęli. Patrzcie, jak to mało tego poszło. Dwa pola, mamy aktualnie raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pola plus łąkę. Jest to wystarczająca ilość jak na takie maszyny, które posiadamy. Nie mam myjki, kurczę, myjkę musimy też kupić, bo ta myjka to jest problem taki, że trzeba w to iść zainwestować. To jest chyba 1000 coś euro, jeżeli dobrze pamiętam. Nie jest to dużo, nie jest to mało. No, tam jest nasz tur, dobra, siewnik nam na razie nie będzie potrzebny już w tym sezonie. Ja sobie pyknę, aj, kurczę, 40 elegancko sobie pojedziemy na właśnie ten nasz sklep. No, z maszynami, ale też i tam wszystko jest. Tutaj, kurczę, obora. Ale dobrze zrobiłem moim zdaniem, ale też uważam, że ta obora jednak nie będzie wchodziła w skład naszego gospodarstwa. Nie da się jej sprzedać, dlatego tu jest mega duża lipa. Jeżeli chodzi o właśnie funkcjonalność, bo to wygląda jak nasze, ale pamiętajcie, że w tych odcinkach nie będzie ona wchodziła w skład naszego gospodarstwa, mordo, bo ono, wam też to się lekko nie podoba, mi też tak się lekko to nie podoba, dlatego lepiej po prostu to ogarnąć, żeby nie wchodziła. Dobra, weźmy sobie P, zobaczmy sobie paleciaki, jednak nie chcę paleciaków, jednak chcę worki z nawozem. Dobra, taki oto nawóz kosztuje 1900. Ja sobie kupię dwa takie worki i jak na razie nam starczy i mamy 3 1900, no w sumie 2, 4000 i tam było tysiak 5000, także zostało nam 10 tysięcy. Pamiętajcie, żebym gdzieś na live mi przypomnijcie, najlepiej żebym odjął sobie tutaj pieniądze, bo kurczę, ja cały czas mordo zapominam. Jest lipa, dobra, mamy zakupione, możemy sobie pojechać, już na gospodarstwo wrócić. I cyk, normalnie tyłem na drogę wycofiemy sobie. Tutaj jest też ostra, kurczę, ostry podjazd pod tą górkę. Dobra, i pełna rura potura. Takie rymy. Nie za dokładne, nie za ładne, nie za piękne, ale jednak są. Pamiętacie, że to jeszcze jest nasze pole. Ja wam tutaj pokażę, co tutaj się znajduje. Jeżeli chodzi o siewy, moglibyśmy tutaj jeszcze to zacząć robić, tylko że też nie jestem pewny, czy no mamy. Dobra, mniejsza o to. Będzie odcinek. Ja z każdej serii staram się robić odcinki ponad 20-minutowe. I pojedziemy sobie na to pole. Pojedziemy sobie, zrobimy. No tutaj, kurczę, ja zapomniałem o tym polu, czajcie. Bo ja tutaj patrzę krzaki, bo ten odcinek, wiecie, we wtorek nagrywałem. Ja też te zasady serii na szybko, na szybko, na szybko. No i teraz dopiero sobie przypomniałem, że kurczę, tam jest też nasze pole i tam sobie rzepak pykniemy. Tu będziemy mieli jeden rzepak, trzy pola takie i dwa większe z rzepakiem, trzy mniejsze z różnymi uprawami. Także tych pól mamy sześć, kurczę, pięć, nie, pięć pól, dobrze mówię. Pięć pól, jedna łąka, tak dokładnie. Gdzieś tą 30 też będzie trzeba uruchomić niedługo. Tutaj możemy sobie jeździć. Akurat to jest wieś taka spokojna, że tutaj zobaczyć samochód jest mega ciężkie. Mega ciężkie to jest zobaczyć samochód. Bardziej gdzieś, wiadomo, traktorzyści, rowerzyści, piesi gdzieś tam spacerują. A my sobie musimy tutaj pyknąć od razu. Dobra, jest rzepak. Można było też soję walnąć, ale. Jaki brudas, o Boże. No i walimy rzepak, dzisiaj naprawdę duże siewy. A w ogóle ja siewów chyba w Farmingu 19, no na pewno na polskich maszynach nie było jeszcze odcinka z Farminga 19, w którym byśmy właśnie pykali takie oto siewy, takie oto niecne zabiegi. Poznaniak, Unia, ale ładnie wygląda. Też podesłałem do Michała jeden modzik taki. Ten wóz konny miałem mówić. Siewnik konny. Co to się stanęło tutaj?
No kurde, nie wierzę, niewidzialna jakaś kolizja, niewidzialna jakaś ściana. Tutaj trochę pola nie będziemy mieli nawet jak obsiać za bardzo, no bo z tego co widzicie tu jest jakaś niewidzialna ściana, dokąd ja mogę tutaj dojechać, dotąd. I lipa trochę się dzieje, bo... Skąd ta ściana jest, bo tutaj nie ma zakończenia mapy w tym miejscu. Teoretycznie nie powinno tu nic być. A mimo wszystko jednak kolizja jakaś tutaj jest ustawiona. Gier Wróbel, jeżeli to oglądasz, coś tutaj przez przypadek postawiłeś, bo no tego moim zdaniem w środku, no gdzieś na zakończeniu pola nie powinno czegoś takiego być. A tu jednak coś takiego się zrobiło. Ładne te wrony dają efekt, no nie? Taka jest tendencja, że jeżeli gdzieś siejecie na polach, to te wrony zazwyczaj się zlatują na to pole, żeby gdzieś te ziarenka jeszcze co niektóre sobie wydłubywać. I właśnie tak zawsze było. Dobra, weźmy sobie do góry. I oczywiście wyłączmy siewnik, bo jest lipa, bo jest, tak jak mówiłem na początku odcinka, gdzieś z tym nawracaniem jest lipa. Podczas gdy ten siewnik jest u góry, to i tak jak jest włączony, to sieje. Ale miejmy nadzieję, że mapa wam się podoba, no nie? Gdzieś tam jakichś lepszych mapek ja jeszcze nie widziałem do Farminga 19, które by tam powychodziły i żeby to fajnie wszystko funkcjonowało. Tutaj akurat macie no zwierzęta, macie wszystko. Już niedługo, tak jak mówiłem, moja mapa będzie wychodziła do Farminga 19. 36 tysięcy subów, moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Kiedy to nastąpi? Nie wiem. Kiedy to będzie? Nie wiem. Czy faktycznie na 36 tysięcy subów? Pewnie tak, pewnie się postaramy na 36, bo na razie agrokoledzy dosyć pilnie pracują nad tą mapką, żeby to wszystko wyglądało ładnie pod względem wykonania. Dobra, mamy normalnie tu ogarnięte. No i tutaj ten teren też bym mógł sobie zasiać, ale będę miał tutaj taki odznacznik, gdzie jechać bizonem, bo bizonem później zapomnę, znając życie, i tak pierdzielniemy w to, także nie ma najmniejszego sensu, żeby gdzieś w to walnąć. Kurde, to jakie pagórki są normalnie. Miałem pomysł na taką serię, że wiecie, że takie no, bez serii, tak naprawdę bez fabuły, tylko pokazywać wam jakieś prace polskie, polowe, ale nie wiem, czy jest sens na taką serię, dlatego raczej nie będę coś takiego robił. Ja bardziej lubię takie odcinki, jak są teraz, że jakieś tam zarobki pieniędzy, jakieś takie życie realne bardziej, realne prace polowe, bo moim zdaniem jest to lepsze. No i co, 22 minuty odcineczka, ja sobie to pole skończę na live'ie, a w dzisiejszym odcinku to było na tyle, ja już się z wami żegnam, pamiętajcie, aby udostępnić ten film, zostawić łapkę w górę, skomentować, pamiętacie jaki hashtag, to sobie przypomnijcie na początku odcinka, kto ogląda tylko końcówki, no i na razie.